Cześć wszystkim! Kocham książki w papierowym wydaniu i w tej formie są one dla mnie świętością. Nigdy nie zobaczycie, żeby był róg zagięty w mojej książce albo żeby leżała po prostu płasko tak. Zawsze używam zakładki. Ale tym razem moja siostra mnie namówiła, żebym udekorowała jej książkę. W sensie nie taką, że ona tą książkę wydała, tylko po prostu miała dodatkowy egzemplarz na półce, który po prostu się kurzył i poprosiła mnie, żebym zrobiła z nim coś, co ona podpatrzyła w internecie. Ale nie zdradzę teraz, jakie to będą sposoby, bo o tym przekonacie się w trakcie odcinka. Tak czy siak będę malować po książce. I w tym celu posłużą mi markery firmy Karin. Wykorzystam dwa typy. Pigment Deco Brush, czyli markery z kryjącym akrylowym tuszem. Ja malowałam nimi już na drewnie, na plastikowym etui do telefonu, na papierze. Jak to akryle trzymają się po prostu różnych powierzchni. Drugi typ markerów to Brush Marker Pro. One mają w środku farbę akwarelową. Zgodziłam się być ambasadorką firmy Karin, ponieważ naprawdę uwielbiam te produkty i chętnie z nich korzystam, więc też chętnie je pokazuję. Markery od Karin mają taką fajną, pędzelkową, elastyczną końcówkę i nawet przy naprawdę mocnym nacisku końcówka się nie niszczy. Jak zabieram te markery na warsztaty, to ludzie bardzo często boją się dociskać mocniej. Wtedy ja podchodzę i pokazuję im, na co te markery stać. I wtedy są zawsze okrzyki zdziwienia i zaskoczenia i to jest takie zabawne. Tutaj zobaczycie porównanie koloru turkusowego z serii Brush Marker i z serii Pigment Deco Brush. Widzicie? Brush markery są transparentne, a Pigment Deco Brush mają kryjącą farbę. Niektóre kolory kryją troszeczkę słabiej, ale to wystarczy nałożyć parę warstw więcej i też jest git. To teraz koncepcja jest taka, że będę rysowała w książce to słowo, które wylosuję. No to co? Zamykam oczy i losuję to słowo z książki. Tylko, że tak. Najpierw pada twój. Potem pada czasu. Super. Potem pada jak. Mówię sobie, no super, ale może by tak wylosować jakiś rzeczownik, który opisuje rzecz widzialną. I w następnej kolejności jackpot! Udało mi się wylosować słowo twarz. Idealnie. Wyszukałam na Pinterestie zdjęcie jakiegoś modela, które miało mi posłużyć za referencję. No i co? I zabrałam się do roboty. Jakiś czas temu zaczęłam na Instagramie dyskusję na temat korzystania z referencji podczas rysowania. Zwierzyłam się, że zawsze miałam z tym problem, bo jeżeli nie rysowałam z wyobraźni, to czułam, że ten obrazek nie jest taki w całości mój, że jest trochę taki oszukany. Tak uważałam, ale dostałam sporo odpowiedzi, które zmieniły mój sposób myślenia. Jak rysujemy z wyobraźni, to tak naprawdę rysujemy z pamięci, czyli mamy te referencje tylko wgrane w głowie. W końcu przecież wtedy też rysujemy na podstawie jakichś prawdziwych, istniejących obiektów. A jeżeli tworzymy jakieś nieistniejące, to robimy takie zbitki z tych istniejących. A poza tym rysując, zawsze dodajemy coś od siebie. Przekonałam się o tym, chodząc na rysowanie na żywo, gdzie jeden model stał i pozował dla grupy ludzi na sali ze szkicownikami. I potem na sam koniec prowadząca prosili o to, żeby rozłożyć swoje prace na podłodze, żebyśmy wszyscy mogli sobie obejrzeć. I kiedy tak oglądałam tę pracę, to uderzało mnie za każdym razem to, że model był jeden. A wizje artystów były zupełnie różne. Różniły się stylem, techniką, przyborami, troszeczkę też perspektywą. Każdy artysta miał nieco inną wizję tego samego obiektu. I tak samo jest dla mnie z rysowaniem z referencji czy ze zdjęć. Jeżeli tylko nie robimy tego jeden do jeden i dodajemy coś od siebie, to jest ok, tylko uważam też, że fajnie jest pokazać, na czym się wzorowaliśmy, na czym się opieraliśmy, bo to jest po prostu uczciwe, a nie ma przecież w tym żadnej ujmy. A teraz zobaczcie mój gotowy obrazek w książce. Drugi
drugi sposób na malowanie po książce to pomalowanie brzegów. Tutaj w większości będę używała akwarelowych brush markerów Pro, ale zanim przejdziemy do rysowania i malowania, to najpierw trzeba usztywnić książkę za pomocą dwóch deseczek i ścisków stolarskich. Nie czytałam tej książki, którą tutaj maluję, dlatego mogłam tylko po okładkach domyślić się, że jest tam sporo walczących mężczyzn, stąd pomysł na ten konkretny rysunek. Próbowałam się jakoś dostosować do tematyki, no. Przez cały czas, jak malowałam, to bardzo się stresowałam tym, że jak zdejmę ściski, to ten obrazek cały się w ogóle rozleci, że będzie jakoś dziwnie wyglądał, że to wszystko będzie nie tak. Ale potem stwierdziłam, że kurde, to jak nie wyjdzie, to nie wyjdzie, przynajmniej się czegoś nauczę. A co do uczenia się nowych rzeczy, może nie tyle uczenia, co próbowania nowych rzeczy, to ja rozpoczęłam taki cykl warsztatów kreatywnych, gdzie pomagam Wam się otworzyć na różne nowe techniki i przede wszystkim na nowe przybory. Te warsztaty organizuję w różnych miastach w Polsce. I są one tak naprawdę dla osób, które albo mają zerowe doświadczenie w malowaniu i rysowaniu, albo mają to doświadczenie naprawdę niewielkie. Ponieważ na tych warsztatach wypróbujemy różne rodzaje kredek, markerów, farb, ale też różne typy papieru. I nawet malujemy na drewnie. Atmosfera jest taka na luzie, bo przede wszystkim właśnie chodzi mi o to, żeby ludzie, którzy do tej pory bali się sięgnąć za przybory, bali się malować, żeby mogli się trochę otworzyć, ponieważ nawet jak się zrobi jakieś po prostu plamy na papierze, to może z tego wyjść coś fajnego i niekoniecznie trzeba umieć rysować. Artystycznie można się realizować na różne sposoby i właśnie to próbuję pokazać na moich warsztatach. Ogólnie dużo się tam bawimy i eksperymentujemy. O tym, gdzie i kiedy odbędą się warsztaty, informuję zawsze na Instagramie, więc wpadajcie, Instagram Olsikowa. Zapraszam! Malowanie zakończone, teraz zobaczcie efekt. Dobra, to już wszystko na dziś. Dzięki za Waszą uwagę, trzymajcie się i widzimy się następnym razem. Pa, 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 pa! Łopu, łopu! Pa, tere, tere, tu! Pa, pa, pa! Pa, pa, pa! Łopu, łopu, pa, 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 p